Znajduje się akurat w tym koszyku wszystko to, co być powinno. Czyli wszystko to, co znajdzie się na stole wielkanocnym, to jest taka tradycja. Znajduje się również w koszyczku od soli, po odrobinę cukru, wszystkie wędliny, czyli balerony, szynki małe, specjalne, tak zwane święceniówki, zarówno ciemne kiełbasy, jak i białe, no przede wszystkim jajka, masło, chrzan i to wszystko, musztarda nawet. Wszystko to, co będzie potem w większych ilościach na stole wielkanocnym, znajduje się w tym koszyku. Natomiast ta nowomoda mnie przeraża, bo jestem tradycjonalistą. To, co się w tej chwili znajduje w koszykach i to dość często, to są rzeczy, które nigdy się tam nie powinny znaleźć. Tutaj pod tą szerokością geograficzną i w zarządzaniu, że tak powiem, tą tradycją, bo znajdują się i kiwi, i pomarańcze, i cytryny, i daktyle, i różne rzeczy, których tam być nie powinno, a swoistego rodzaju paranoją jest usiłowanie zrobienia tak zwanego koszyka wielkanocnego light. No to przecież to jest już graniczy ze skorzeniami psychicznymi. Czyli panie Janku, reasumując, co powinno się znajdować w naszym tradycyjnym małopolskim koszyczku? W naszym koszyczku powinna znajdować się przede wszystkim biała kiełbasa, bo to jest jakby symbol tych świąt, jajka, szynka, baleron, masło i chrzan. To są rzeczy, które muszą być po prostu obowiązkowo w tym, że tak powiem, zestawie świątecznym. Tak samo powinno znaleźć się to na stole wielkanocnym.